Jasnozielony kolor wody i śnięte ryby. Tak dziś rano wyglądała Młynówka, niewielka rzeka przepływająca przez Rzeszów. Zaniepokojeni mieszkańcy zaalarmowali służby. My na ich prośbę sprawdziliśmy, co było powodem niecodziennego zjawiska. Urzędnicy zapewniają, że wszystko jest pod kontrolą i nie ma powodów do obaw. Dziś rano mieszkańców bloków przy ulicy Lwowskiej i Mieszka I w Rzeszowie zaskoczył taki widok. I rano żeśmy zauważyli koło 8 z mężem, że woda jest zielona i takie jakby opary, tak jakby była ciepła, takie szły. Patrzę w dół, a woda jest zabarwiona na kolor seledynowy. Kukam na dół, widzę rybki pływają do góry dnem, raczej brzuchami. Pan Mieczysław zaalarmował nie tylko nas, ale także straż pożarną i policję. A z próbkami wody i śniętymi rybami udał się do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Straży Miejskiej. Jak szybko udało nam się ustalić, zielona woda to efekt zrzutu wody z sieci ciepłowniczej. To już trzecia w tym roku taka operacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej związana z pracami modernizacyjnymi. Dzisiaj w godzinach porannych dokonywaliśmy planowanego zrzutu wody z sieci ciepłowniczej celem wykonania prac modernizacyjnych w związku z likwidacją wymiennikowni grupowych i rozbudową sieci pod nowe przyłączenia. Zabarwienie wody na kolor zielony spowodowane jest tym, iż woda w sieci ciepłowniczej barwiona jest barwnikiem spożywczym o nazwie fluorescyjna. Cel tego barwienia jest taki, że w razie, gdy mamy jakąś awarię sieci ciepłowniczej, jest można to w prosty sposób wtedy wówczas awarię zlokalizować. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska dziś nie chciał komentować sprawy śniętych ryb w Młynówce. Jego przedstawicielka, mimo tak niepokojących dowodów, przekonywała natomiast, że zielona substancja w rzece jest niegroźna dla środowiska. Jest to substancja nieszkodliwa dla środowiska, stosowana jest między innymi w przemyśle spożywczym. To w niedługim odstępie czasu już kolejny przypadek śnięcia ryb w regionie. Wcześniej pojawiły się w rzece Lubczy w Racławówce, w zalewie Ożanna koło Leżajska i w Wisłoku w Rzeszowie.